przychodzisz do mnie, Panie. Przychodzisz do mnie, w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Przychodzisz do mnie, nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie. Przychodzisz do mnie, w lekkim powiewie nawiedzasz duszę do mnie, w lekkim powiewie nawiedzasz duszę.
którzy są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział. Stawiam w Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.
Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 roku, ponad 5 wieków temu. Można powiedzieć, że to dawne i inne czasy. Z jednej strony inne, z drugiej jakby takie same. Bo życie świętego Stanisława wciąż może być drogowskazem dla współczesnej młodzieży. Stanisław, jak każdy młody człowiek, miał pragnienia i plany. Umiał je wypowiedzieć przed samym sobą i przed swoimi bliskimi. To nie było łatwe ani wtedy, ani dziś. Obawa narażenia się na śmieszność lub odrzucenie zawsze sprawiała i sprawia, że często robimy mniej, niż jesteśmy w stanie zrobić. Ponadczasowe cechy charakteru sprawiły, że nie dał się zwieść wizji bogatego i wygodnego życia. Rozumiał, że to, za czym często podążamy, może być tylko złudzeniem. Mimo młodego wieku miał silną osobowość i potrafił przeciwstawić się naciskom. Pracował nad tym, by być sobą, by być człowiekiem wolnym. Kiedy okrył ceł swojego życia, swoje powołanie, konsekwentnie do niego dążył. Swoją miłość skierował do Boga, wierzył w Bożą miłość i odpowiedział na nią wbrew wszystkim przeciwnościom. Umiał podjąć decyzję, czy zostać w tym, co znane, wygodne, przewidywalne, czy posłuchać głosu serca. Rozważając dzisiaj jego życie, możemy prosić, by uczył nas odwagi, świętości w wiernym wypełnianiu zadań, które Bóg dla nas przygotował. Polski poeta Cyprian Kamil Norwid, zainspirowany postacią świętego Stanisława, napisał wiersz A Ty się odważ. A Ty się odważ świętym stanąć Pana, a Ty się odważ stanąć jeden sam. Być świętym to niezlękły z wschodem słońca, to ogromnym być, przytomnym być. Krocz jasny, uśmiechnięty, na twarzy ten Chrystusa rys. Miłość, święty aż po krzyż, przez krzyż na krzyż. Ty się wahasz, Ty się cofasz, Ty się odważ świętym być. Pierwsza gwiazda nieba gest.
gdzie jesteś tam. Światło woła mnie. Coraz bliżej Ciebie być. Tego pragnę, chociaż czasem trzeba iść pod prąd. Sucho z Tobą przejdę dziś. Po tej wodzie Twoje ręce mam. Mój ląd. Twoje ręce to mój ląd. Wiem, nie utonę. Twoje ręce to mój brzeg. I obiecany dom. Jedno miejsce wolne wciąż zaczeka na mnie. Twoje ręce to mój ląd. Widzę Cię, jesteś tam. Słyszę głos znany tak. Jesteś tam, widzę Cię. Twoje ręce to mój brzeg, Twoje ręce to mój ląd, Twoje ręce to mój brzeg, Twoje ręce to mój ląd, Twoje ręce to mój brzeg, Twoje ręce to mój ląd, Twoje ręce to mój brzeg, Twoje ręce to mój ląd. Słucham z Tobą.
każdy nowy dzień, kiedy budzę się. Dzięki Ci. Gdy w nocy modlę się, cierpliwie słuchasz mnie. I gdy już mocno śpię, Ty do siebie tulisz mnie. Nigdy nie zostawisz mnie, nigdy nie opuścisz 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 mnie. Ty pocieszasz zawsze mnie i wybaczasz błędy mi. Dzięki Ci. Za rękę prowadź mnie do serca, serce weź i aż po życia kres. Chcę mieć zawsze pewność, że nigdy nie zostawisz mnie, nigdy nie opuścisz mnie. 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 Kościół daje nam świętych, byśmy mieli wzór do naśladowania. Ksiądz Piotr Skarga nazwał świętych gwiazdami niebieskimi, którymi nas Chrystus oświeca w ciemnościach świata. Poznając życie świętych, dostrzegamy, że świętość to nie tylko złożone ręce i oczy wzniesione do nieba. To postacie w pełni ludzkie, znające życie także w trudnych i bolesnych aspektach. To osoby zainteresowane światem i drugim człowiekiem. Wyróżnia ich ogromna wrażliwość na Boga i bliźniego. W przypadku świętego Stanisława fundamentem tej wrażliwości był dom rodzinny. Rodzina Kostków stanowiła w XVI wieku trzon kościoła. Mieszkali na Mazowszu, które w tamtych czasach wyróżniało się przywiązaniem do wiary katolickiej. Rodzice świętego Stanisława dbali, by dzieci wychowywane były w pobożności, skromności i uczciwości. Zgrzytem w jego biografii może być nieposłuszeństwo wobec ojca, ale tylko pozornie. Żeby zrozumieć jego konflikt z ojcem, trzeba znać ówczesne realia. Syn wtedy całkowicie zależał od ojca. To ojciec decydował o tym, co syn będzie robił w przyszłości i z czego będzie żył. Kiedy ojciec, nie wyrażając zgody na wstąpienie do zakonu, zagroził Stanisławowi wydziedziczeniem, ten odpowiedział, że idzie za głosem powołania i pragnie bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nie uzyskawszy zgody rodziców na wstąpienie do zakonu jezuitów, ucieka w przebraniu z Wiednia i pieszo udaje się do Rzymu. Miał ten sam dylemat, który pojawia się przed każdym z nas. Zostać w tym, co znane, przewidywalne, czy posłuchać głosu serca. Podjęcie realnego zadania, wejście na drogę świętości, wiąże się z trudnościami. Jednak dzięki ich pokonywaniu poznajemy, czym jest sens życia i co w życiu jest naprawdę istotne. Często zapominamy, jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec Boga. Miłość nade wszystko. Stanisław rozumiał to i to w czasach, które nie były łatwe, a może nawet trudniejsze od współczesnych. Podejmując decyzję wstąpienia do zakonu, uczy nas, że warto budzić w sobie wiarę w istnienie rzeczywistości pozaziemskiej,
w istnienie nieba, do którego wszyscy zdążamy. Słyszę!
Niczego mi nie braknie. On pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Więc oddaj Bogu chwałę, więc oddaj Bogu cześć. On godzien chwały jest. Powstań, powstań, oddaj swemu Bogu chwałę.
14 lat został wysłany przez rodziców razem z bratem do Wiednia, by kontynuować naukę w szkole jezuickiej. Początkowo mieszkali w przyklasztornym internacie, który rok później, w wyniku rozszerzania się protestantyzmu, został zabrany jezuitom. Po tym fakcie Stanisław zamieszkał w prywatnym mieszkaniu u rodziny sympatyzującej z protestantami. Spotkał się tam z zaprzeczeniem najważniejszych spraw w Kościele katolickim, kultu maryjnego i Eucharystii. Właściciel domu zabronił modlitwy, wprowadzania osób duchownych, a nawet wypowiadania się na tematy religii katolickiej w jego domu. Czas nauki w Wiedniu był najprawdopodobniej czasem dojrzewania do świętości. Jego duchowość rozwijała się zgodnie z mottem szkoły. Taką pobożnością, taką skromnością i takim poznaniem przedmiotów niech się uczniowie starają ozdobić swój umysł, aby mogli podobać się Bogu i ludziom, a w przyszłości ojczyźnie i sobie samym także przynieść korzyść. Mając otwartą głowę i wolność wyboru, wybrał drogę prowadzącą do Boga. Jeżeli my w swoim życiu zawierzymy Bogu, to z Jego pomocą dostrzeżemy, że to, co nazywamy złem, jest tylko trudem i przeszkodą, z którą trzeba i można sobie poradzić. Nie bójmy się pytać: Panie, co masz mi do powiedzenia? Być dojrzałym człowiekiem to podejmować trud rozwoju. Pamiętajmy też motto życiowe świętego Stanisława. Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich powinienem żyć. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, otwórzcie.
Yeah.
wielbić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi, chwalcie Go i wysławiajcie na wieki. Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi, chwalcie Go i wysławiajcie na wieki. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał. Spójrzcie na Niego, promienijcie radością, a oblicza Wasze nie zaznają wstydu. Błogosławcie Pana. Skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. Pan uwalnia duszę sług swoich, nie dozna kary, kto się do niej ucieka. Błogosławcie Pan. Duchowość świętego Stanisława oparta była na Eucharystii i kulcie Matki Bożej. Święty Stanisław zawsze odczuwał bliskość i opiekę Maryi, której od najmłodszych lat powierzał pieczę nad czystością swojego serca. Czystość serca związana jest z patrzeniem na świat. Jeżeli człowiek jest w swoim życiu blisko Boga, jest też blisko ludzi. Stanisław dzięki wielkiej prostocie w swoim zachowaniu, solidności w wykonywaniu codziennych obowiązków w zakonie, między innymi prace domowe i posługa szpitalna, a także duchowi modlitwy, zyskał sobie wielką sympatię innych zakonników. Rozważając życie świętego Stanisława Kostki, rozbudzajmy w sobie pragnienie duchowego rozwoju, by stawać się każdego dnia
lepszym człowiekiem. Kiedy śpiewamy słowa psalmu: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste, pamiętajmy o obietnicy danej ludziom przez Jezusa w kazaniu na górze. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Dziękujemy bardzo serdecznie za wytrwałość przede wszystkim dla was. Dziękuję z tego miejsca księdzu proboszczowi, który udostępnił to miejsce. Tak, nie ma go chyba z nami, niestety. W każdym razie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję wspólnocie za pomoc. Dziękuję mojemu zespołowi kochanemu, który się przygotował do tego strasznie. Długo to robiliśmy. Dziękuję wam. No i dziękuję Ewie mamie. Pani Marii, która napisała teksty do dzisiejszego wystąpienia. Za to strasznie dziękuję. Tak, wielkie brawa dla niej.
To jest jednak wyczyn. Cóż mam więcej powiedzieć? Zawisujemy, bo chcemy. Mamy przygotowane, więc przytrzymamy was jeszcze tutaj troszkę. Dziękujemy bardzo za obecność błogosławionej nocy. Mamy nadzieję, że ten wieczór przyniósł chociaż trochę szczęścia w to życie i wiemy, za kim mamy postępować, że święty Stanisław Kostka jest tak wielki w swojej prostocie. Dziękuję. Jezusowi chwała. Amen. O jest, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Życzę dobrej nocy, chwalmy Pana i niech nam się aniołki przyśnią, jak to ksiądz proboszcz mówi. Jakby ktoś jeszcze chciał, tak, mamy płyty nasze, wydaliśmy w tym roku takie nowe, uwielbieniowe, fajne z okazji roku stanisławowskiego. Cena sugerowana to jest 30 zł. Czy dużo, nie wiem, ale to na rozwój zespołu zapraszamy, jakby ktoś bardzo chciał, w Kruchcie tam kolega rozprowadza. Jakby ktoś chciał autograf, nieskromnie, to też podpiszemy. Dobranoc.